hipopotamy. Nie wiem, czy wiesz, ale te bardzo duże ssaki są jednym z największych zwierząt w Afryce, w Kenii. I w Kenii to są najbardziej niebezpieczne zwierzęta. One są odpowiedzialne za najwięcej śmierci, powiedzmy, ludzi lokalnych, tak? To znaczy, to właśnie hipopotamy zabijają najwięcej ludzi, chociaż są roślinożercami. One nie jedzą mięsa, cały dzień spędzają w wodzie, a wieczorem wychodzą na żerowiska, powiedzmy, na jakieś pola, żeby zjeść trawę. Więc one właściwie nie jedzą ludzi, czy w ogóle mięsa. Ale jeżeli ty odetniesz im wieczorem drogę, staniesz gdzieś pomiędzy nimi a wodą, w której normalnie one spędzają dzień, to mogą cię zaatakować, bo boją się, że odcinasz im drogę powrotu. Hipopotamy są bardzo spokojnymi zwierzętami, ale postaram się nawiązać z nimi jakąś rozmowę. Nie wiem, czy się uda. Czasami się udaje, czasami nie. Także będę próbował. Trochę za słaby głos mam dzisiaj. Lepiej, jak one mnie nie widzą, jak robię to z zaskoczenia, bo myślą wtedy, że to jakaś miła, po prostu przyszła samiczka, ale jakoś nie ma ochoty gadać. One po prostu otwierają tak bardzo szeroko paszczę i dają głosu. Widzicie? Ale patrzą, gdzie jest, skąd idzie ten głos. Tylko, że już mam coraz słabsze gardło. Oh, 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 oh.